Wojciech Saługa wraca do Sejmu. Decyzją wyborców Wojciech Saługa będzie też jedynym jaworznianinem zasiadającym w sejmowych ławach. Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom Jaworzna, przede wszystkim Jaworzna, bo tu jest ta baza, tu jest najwięcej głosów, ponad 10 tysięcy głosów właśnie z Jaworzna dało mi ten mandat. No, oczywiście dziękuję za każdy głos, także i z innych miast, ale te sobie cenię zawsze najbardziej. Wojciech Saługa wcześniej już trzykrotnie reprezentował Jaworzno w Sejmie. Jak swoje doświadczenie wykorzysta w czwartej kadencji i jak komentuje ogólnokrajowe wyniki niedzielnych wyborów? Sondaże jakby wskazywały mniej więcej na taki rozkład wyborczy, ale oczywiście jako członek Koalicji Obywatelskiej liczyliśmy na więcej, chcieliśmy więcej, więc traktujemy to, że no szkoda, bo chcieliśmy na pewno mieć powyżej 30% i na to liczyliśmy. Za kilka dni zaprzysiężenie, pierwszy raz się od dłuższego czasu zbierze, że będę posłem opozycji. Będzie na pewno ciężej na pewne sprawy móc wpływać, ale te wszystkie rzeczy, o których mówiłem w kampanii, te rzeczy istotne dla Jaworzna, no, będą leżeć na pewno na moim sercu i będę się zabiegał, starał o ich załatwianie. W niedzielnych wyborach na Wojciecha Saługę zagłosowało 18 737 wyborców.